Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor zespołu szkół numer 1 w Koszalinie, czyli popularnego ekonoma, pan Szymon Konefał. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Spotykamy się dzisiaj, pretekstem naszego spotkania jest taka akcja społeczna. Przed szkołą stanęło takie duże serce, które jest pojemnikiem niejako na plastikowe nakrętki, które potem będą przekazane. No właśnie, na jaki cel i czy pańska szkoła generalnie chętnie włącza się w tego typu akcje społeczne? Tak, dziękuję bardzo. Faktycznie dzisiaj podsumowanie akcji szkolnego koła Caritasu, gdzie młodzież w ramach wolontariatu bardzo aktywnie zaangażowała się i co zaskakujące, właśnie w okresie pandemii, w okresie zdalnego nauczania potrafili połączyć wszystkie siły i zorganizować całe mnóstwo akcji w ciągu ostatniego semestru, związanych właśnie z ekologią, poprzez ekologię, kształtowanie różnych postaw prozdrowotnych. Mnóstwo akcji, dzisiaj zamknięcie całego projektu i właśnie rozpoczęcie tego etapu długofalowego, czyli zbierania nakrętek na cele charytatywne, gdzie będziemy przekazywali fundacjom te nakrętki, które następnie będą przekazywane na potrzeby osób bezpośrednio związanych z jakimś kolectwem. Piękna akcja, domykająca dzisiaj pewien etap, natomiast budująca na tyle młodzież na przyszłość, że już widzimy, że to się przekłada na postawy kolejnych grup młodzieży, jak i nauczycieli, czyli całej społeczności ekonoma, jak i osób związanych ze szkołą, co na pewno bardzo cieszy. Widzi pan u swoich uczniów taką aktywność, że nie tylko szkoła, lekcje i dom, ale że angażują się w życie miejskie, w życie społeczne, w różne akcje, w różne koła zainteresowań, że rzeczywiście są ciekawi świata i są ciekawi i chętni do tego, żeby działać. Jak to wygląda? Dokładnie wygląda sytuacja obecnie w ten sposób, że młodzież poza tą strefą dydaktyczną zauważa, że okres szkoły średniej jest tym czasem, kiedy można rozwijać się w różnych obszarach. To oczywiście bardzo jest budujące. Zresztą widać właśnie poprzez takie akcje, chociażby jak ta ostatnio spontaniczna związana z ekologią, czy akcje związane z budżetem obywatelskim, gdzie przecież projekt chociażby koszalińskiego ekonoma był zrealizowany. No niestety Park Clausiusa, jak wiemy, został przez wandali zniszczony. Natomiast całe mnóstwo różnych przedsięwzięć związanych właśnie z działalnością społeczną, chociażby oddawanie krwi, gdzie koszalinski ekonom pobił rekordowe ilości krwi, jeżeli chodzi o oddanych przez naszych uczniów, jak i nauczycieli. To są te obszary, gdzie tak naprawdę młodzież zauważa, że warto pomagać drugiej osobie. Uczymy się tej wrażliwości społecznej i tu może warto też przy okazji się pochwalić. Robimy to skutecznie i to przede wszystkim nas cieszy. Potrafimy zarażać. Tutaj potrafimy, bo mówię, że to już nie jest tak, że nauczyciele robią to samodzielnie, czy młodzież robi to również w swoich grupach, tylko jest to działanie bardzo mocno skoordynowane. Działają tu grupy konkretne w ramach konkretnych zadań, ale współpracują też z organizacjami działającymi na obszarze Koszalina. To na pewno buduje i cieszy. Spotykamy się w czasie, kiedy w pańskiej szkole, jak i w innych technikach w całej Polsce trwają egzaminy zawodowe. Licealiści mają już egzaminy za sobą, matury, natomiast uczniowie właśnie takich szkół jak pańska, no to jeszcze są w trakcie tego maratonu. Oni mają więcej tych egzaminów. Tak, tu trzeba jednoznacznie zauważyć, że szkoły zawodowe w obecnym kształcie edukacji w okresie czerwca są tak naprawdę jednym dużym ośrodkiem egzaminacyjnym. W przypadku koszalińskiego ekonoma rozpoczęliśmy egzaminy zawodowe 7 czerwca i nieprzerwanie każdego dnia zdajemy te egzaminy od godzin porannych, czyli od 8 tak naprawdę do samego wieczora, kończąc ostatnią zmianą, 28 czerwca. Tak jest w przypadku naszej szkoły. Wiemy, że w innych koszalińskich szkołach zawodowych jest bardzo, bardzo podobnie.
skalę może przedstawię takiego przedsięwzięcia. W przypadku maturzystów w tym roku to do egzaminów w naszej szkole podchodziło około 150 uczniów, natomiast w przypadku egzaminów zawodowych mamy ich około 600, więc różnica jest kolosalna. Warto przy okazji na to też zwrócić uwagę, jak trudno jest zdobyć tytuł technika, ponieważ wiemy, żeby zdać egzamin maturalny, wystarczy mieć 30% tegoroczne, chociażby egzaminy odwołane zostały, egzaminy ustne, o tym też doskonale wiemy. Natomiast w przypadku egzaminów zawodowych nie było żadnej taryfy ulgowej i żeby zdać taki egzamin, trzeba mieć 75% bezbłędnych odpowiedzi. To jest bardzo wysoki próg, stąd też cieszymy się, że zdawalność jest naprawdę na bardzo wysokim, satysfakcjonującym poziomie. Jednak, tak jak zostało to wspomniane, ta sesja jest wyjątkowa, duża sesja, nie dość, że w okresie pandemii, to jeszcze reformy powodujące to, że w tym samym czasie zdaje nam kilka roczników, powoduje, że tak naprawdę ponad 600 osób podchodzi w tym roku do egzaminu zawodowego. Mhm. Za chwilę wakacje, potem nowy rok szkolny, także nowy rocznik się pojawi, klasy pierwsze. Ja niedawno rozmawiałem z dyrektorem drugiego liceum ogólnokształcącego, z panem Kamieniarzem. Jak go pytałem o nabór, to on powiedział, że nie wszyscy absolwenci podstawówek muszą iść do liceów, że są przecież w Koszalinie wspaniałe szkoły zawodowe czy techniczne. I to nie jest tak, że wszyscy muszą się pchać do tych liceów. Każdy ma inne predyspozycje. Pan się zgodzi z tym zdaniem? Zdecydowanie. Zresztą można też zauważyć po statystykach rokrocznych, przecież na poziomie Urzędu Miasta doskonale wiemy też, jaka młodzież przychodzi do techników. Widać, że wzrasta zainteresowanie szkołami zawodowymi. Myślę też z tego względu, że kształcenie na poziomie szkół zawodowych zaczyna dorównywać poziomowi liceum. Zresztą widać to po zdawalności egzaminów maturalnych, po sukcesach olimpijczyków, jak chociażby, tutaj skorzystam z okazji, w tym roku mamy aż dwóch laureatów jednej olimpiady logistycznej. To byli jedyni reprezentanci naszego województwa w skali kraju, więc robimy to naprawdę dobrze. Nasi uczniowie dostają się na uczelnie te, które tak naprawdę sobie wymarzą i niekoniecznie muszą kształcić się w zawodzie. Zresztą ja sam jestem najlepszym przykładem. Skończyłem koszalińską samochodówkę, a poszedłem na studia z matematyką i pracuję w szkole. Co nie oznacza więc, że pójście do technikum jednocześnie odcina ścieżkę kariery. Można po technikum pójść kompletnie w innym kierunku, natomiast robi się ten pierwszy krok, wyprzedzając tak naprawdę swoich rówieśników, idąc do porządnej szkoły średniej, porządnej szkoły zawodowej. Ja myślę, że na poziomie Koszalina mamy bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o kształcenie ponadpodstawowe. Warto się zastanowić, bo akurat w tym momencie jesteśmy na etapie rekrutacji i młodzież wybiera szkołę średnią. Zresztą widzimy to po zainteresowaniu młodzieży, gdyż dzwonią do nas nauczyciele szkół podstawowych z prośbą o otworzenie szkoły dla młodzieży szkół właśnie podstawowych i taka młodzież w małych grupach w momencie, kiedy już nie ma zajęć, wiadomo, w reżimie sanitarnym, przychodzą, oglądają szkołę, chcą poznać potencjalne miejsce dalszego kształcenia. Zresztą też to jest dosyć duża, myślę, przewaga. Szkoły zawodowe są bardzo aktywne, jeżeli chodzi o różnego rodzaju projekty, przedsięwzięcia, które są w całości odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży. Wyjazdy zagraniczne, fantastyczne doposażenie. Przecież wiemy doskonale, że obecnie kształcenie zawodowe jest jednym z priorytetów rozwoju, jeżeli chodzi o gospodarkę. Stąd też myślę, że bardzo ważnym jest to aspektem kształcenia młodych ludzi i warto nie jeden raz co najmniej się zastanowić nad tym, czy jeżeli nie wiem, do której szkoły pójść, albo nie wiem tak naprawdę, czy do końca chcę iść do liceum, to właśnie czy szkoła zawodowa nie powinna być tym pierwszym wyborem. Czego ja chociażby mogę być przykładem, gdy sam do końca nie wiedziałem, którą szkołę wybrać. Wybrałem szkołę zawodową, jednak mimo wszystko dalej kształciłem się w kierunku matematycznym. Wspomniał pan, że obecnie trwa
ta rekrutacja. Czy od września coś się zmieni, będą jakieś korekty, jeżeli chodzi o waszą ofertę edukacyjną, czy raczej to, co jest w tym roku, czy w poprzednich latach, te kierunki kształcenia zostają? Na tą chwilę otworzyliśmy 2 lata temu kierunek technik rachunkowości. To jest nowa odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Jeden z atrakcyjniejszych kierunków związanych bezpośrednio z księgowością. Widzimy, że cieszy się ten kierunek sporym zainteresowaniem. Stąd też ustaliliśmy, że w tym roku powstrzymamy tą samą ofertę, która była ostatnio. Zdarzają się lata, kiedy mamy większe zainteresowanie danym kierunkiem i wtedy następują korekty. Jednak na tą chwilę widać zresztą po zainteresowaniu i rozkładzie, jaki jest między kierunkami i zainteresowaniem właśnie młodzieży, że ta oferta jest jak najbardziej optymalna. I myślę, że na dziś, czy tak naprawdę na okres, który ta rekrutacja będzie już się materializować, ta oferta zostanie powstrzymana. Widać to zresztą po tym, jakie jest zainteresowanie głównie kierunkami technicznymi wśród młodzieży koszalińskich szkół, jak i z gmin ościennych, bo tu też warto zwrócić uwagę na to, że co najmniej drugie tyle młodzieży stanowi młodzież dojeżdżająca z gmin, jak i powiatów ościennych. Mhm. Dziękuję panie dyrektorze za rozmowę. Dziękuję. Dzisiaj moim i państwa gościem w tle wydarzeń był dyrektor zespołu szkół nr 1, czyli ekonoma Szymon Konefał. Dziękuję i do zobaczenia.